Cześć! Przyszedł czas, aby ponownie zająć się moją nalewką z pigwy. Zobaczmy, jak teraz wygląda. Plasterki pigwy ściemniały, co często się zdarza w przypadku tego owocu. Płyn nabrał przyjemnego, herbacianego koloru. Teraz go odleję do drugiego słoja, a do owoców dodam miód. Odlewam nalew i używam sitka, aby kawałki owoców nie wpadały do słoja. Mam tutaj doskonały miód z naszej pasieki. Jeśli ktoś z Was jest pszczelarzem, początkującym pszczelarzem, to zapraszam na kanał Pasieka Piwniczki Chomika. To jest miód wielokwiatowy, ale trochę już zgęstniał, więc dodam do słoika lekko ciepłą, letnią wodę. Po pierwsze, aby miód stał się płynny, a po drugie, aby nalewka była trochę słabsza, bo nie lubię, gdy jest za mocna. Teraz wlewam syrop do owoców. Słój zakręcam i zostawiam na tydzień. Miód zrobił już swoje i wyciągnął z owoców jeszcze trochę soku. Teraz czas go zlać i odcedzić owoce, które już do niczego nam się nie przydadzą. Zwróćcie uwagę, że płyn jest dość mętny. To efekt słodzenia miodem. Miód dodaje wyjątkowego smaku, ale efektem ubocznym jest zmętnienie nalewki. Poradzimy sobie z tym podczas filtrowania. Odlany płyn łączę z nalewem. Odcinam skórkę pomarańczy tak, aby nie było na niej albedo, czyli białego miąższu. Z pomarańczy wyciskam sok. Przygotowuję 200 ml rumu. Teraz do nalewu połączonego z syropem mogę dodać ostatnie składniki, a więc sok z pomarańczy, skórki i wreszcie rum. Wszystko razem mieszam i odstawiam na 2 tygodnie. Przyszedł czas na filtrowanie nalewki. Jak widzicie, sklarowała się grawitacyjnie, czyli po prostu drobinki opadły na dno. Teraz odleję sklarowaną część nalewki przy pomocy wężyka, a resztę przefiltruję przez lejek filtracyjny. Do zlania sklarowanej nalewki z natosadu używam takiego samego wężyka, jakiego używa się do wina. Resztę pracy wykona lejek filtracyjny z filtrem. Poświęciłem mu osobny film, na którym go przetestowałem. Możesz go zobaczyć, klikając w link w prawym górnym rogu ekranu. Nalewka z pigwy z miodem i rumem jest już gotowa. Przelałem ją do słoja z kranikiem i to też jest ciekawy sposób na przechowywanie nalewki. Jeśli często masz gości i chcesz ich częstować, bo jeśli nie, to lepiej ją schowaj. Ja bardzo lubię częstować tym, co zrobię i teraz poczęstuję Was wirtualnie, a sam zrobię pierwszą degustację. Najpierw zapach. Fantastycznie czuje się pomarańcze. Bardzo przyjemny aromat. Ale w smaku to już jest wyraźnie kwaskowa pigwa osłodzona miodem z bardzo delikatną nutką cytrusową. Przepraszam za nieskromność, ale wyszła genialnie. A co będzie, jak swoje odstoi? Rewelacja. Teraz pozostało już tylko przelać nalewkę do butelek. Wybrałem parę wzorów z asortymentu Chomika. Tak wygląda moja nalewka. Prawda, że pięknie? A tymczasem daj łapkę w górę pod filmem,
subskrybuj mój kanał, kliknij w dzwoneczek i oglądaj inne filmy. Do zobaczenia!